Witajcie w następnej degustacji, tym razem piwo z Chorwacji. Z browaru The Garden Brewery. I mamy Pale Ale. 5,1% alkoholu i IBU 40. Niestety tutaj wszystko pan napisali w bardzo wielu językach, a nic po ludzku. No. Jest angielski, czekajcie. Woda, kmiele, drożdże i na końcu malted barley. O, przepraszam, jeszcze jest pszenica. Dlaczego słody są na samym końcu? Jest więcej chmieli niż słodu? To by było ciekawe. No, nieważne, nieważne. Całkiem przyjemna taka, może minimalistyczna oprawa graficzna. Wydaje mi się, że to jest morze, Adriatyk i tutaj wybrzeże, skały Chorwacji. To tylko moje domysły. No cóż, no, nic więcej tu nie piszę. Odświeżające, lekko gorzkie delikatnie gorzkie i lekko tropikalne. Okej. Jak widzicie, piwo jest zmętnione. Złotej barwy. Piana opadła, już była troszeczkę wyższa, ale za to niewielkie pęcherzyki. I mamy tak. Trochę sosny, trochę zestów cytrusowych. Może odrobinę takiego białego wina. Jakby gdzieś dieselek troszeczkę. Może odrobinę takiej rzeczywiście całościowo słodyczy, takiej lekko egzotycznej, ale no nie można powiedzieć konkretnie, że to jest mango albo papaja albo cokolwiek. Ogólnie taka egzotyczność słodkawa. Ogólnie bardzo wszystko ładnie zmieszane i przyjemnie. Spróbujmy. No rzeczywiście jest to delikatne piwo. Średnie ciało, zdecydowanie bardzo pijalne. Takie akcenty właśnie zestowe, cytrusowe. Do tego goryczka jest delikatna rzeczywiście. Lekko sosnowa, lekko zestowa taka. No, bardzo przyjemnie. Wszystko jest naprawdę bardzo delikatne. Nawet nasycenie jest takie średnie, bardzo pijalne. Zdecydowanie wpisuje się w trendy sesyjnych piw. Można przy nim sobie siedzieć spokojnie, nie przeszkadza, a zarazem jest bardzo przyjemne. Ma dosyć fajny poziom takich soczystości. Ta egzotyczność jest naprawdę na niewielkim poziomie. Więcej jest cytrusowych zestów i sosnowych akcentów niż egzotyczności, ale ona gdzieś tam w tle się pojawia i jakby tak no, zaokrągla to piwo, dopełnia. Także ogólnie jest bardzo przyjemnie, no, daje taki lekki słodyczy. A tak ogólnie no, to piwo jest raczej wytrawne, także bardzo przyjemne i sesyjne. Rzeczywiście, bardzo delikatne i takie właśnie, jak to powiedzieć, łatwo pijalne. A mimo to goryczkę można wyczuć, chociaż nie jest jakoś bardzo zaznaczona. Fajne, fajne, podoba mi się. A jeżeli tylko mieliście styczność z tym piwem,
dajcie komentarze. Mnie się podoba jako sesyjne piwo, jest naprawdę fajne. Mam nadzieję, że film się podobał, tak jak mi się to podoba piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o przycisku powiadomienia w kształcie dzwoneczka, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby być na bieżąco i niczego nie stracicie, żadnej nowej ale degustacji i Wasze zdrowie.